Komisja zdaje sobie doskonale sprawę, bo właśnie jesteśmy w progu braku zastępowalności pokoleń, ujemnego przyrostu naturalnego i problemów bardzo poważnych demograficznych. I to jest sytuacja, która dotyka kogo? Przede wszystkim kraje najlepiej rozwinięte. Tych, którzy są najbardziej inteligentni, najbardziej mądrzy, najlepiej wyposażeni, najbogatsi, czyli no, między innymi Europa, prawda? I to głównie Europa Zachodnia, czyli jeśli mówimy o Europie Wschodniej, no to oczywiście musimy sobie uzmysłowić falę aborcji, tam przede wszystkim niszczenia w ogóle życia i wartości systemowo. Ale oczywiście płodność to nie tylko rozumienie w sensie biologicznym. Możemy sobie również w jakiś inny sposób pomyśleć o płodności psychicznej, o płodności duchowej, o pewnym możliwości realizacji płodności, nie tylko w sensie prokreacyjnym, ale również w sensie na przykład podejmowania różnego rodzaju powołania, takiego lub innego, czy to będzie powołanie do kapłaństwa, czy to będzie do powołania nie tyle może życia w samotności, ale w każdym razie bezstanie bezrzędnym, ale rozwijanie swoich, że tak powiem, płodności, na przykład w twórczości jakiejś, która między innymi służy mimo wszystko przyszłemu pokoleniu, czy w edukacji, czy w adopcji. Także musimy też sobie zdawać sprawę, że mamy różne formy tej płodności i niekoniecznie musi się ona bezpośrednio wiązać z taką fizyczną, biologiczną płodnością, czyli prokreacją. Tak, zastanawiałam się, jakie synonimy można przyporządkować płodność. Wybrałam takie, na pewno zawsze wspólna. Szczególnie w diagnostyce bardzo istotne jest, żeby zawsze o tej płodności właśnie w ten sposób mówić, ponieważ no, to również historia w jakiś sposób wpłynęła na to, że przez lata na przykład brak płodności obarczało się kobietę. A tymczasem no, dzisiaj wiemy już z badań, że właściwie po połowie oboje małżonkowie w jakimś stopniu są odpowiedzialni za ewentualny brak potomstwa w małżeństwie. Co nie znaczy, że jest to ich przekleństwo, ale chodzi tutaj nam o zjawisko diagnostyki, które musi być no, równorzędnie potraktowane mężczyzna i kobieta. Jeżeli na przykład mówimy o leczeniu, które w tej chwili jest tak szeroko propagowane jak naprotechnologia, to tutaj to nie jest tylko i wyłącznie skupienie się na płodności i problemów z płodnością kobiecą. Oczywiście na miarę możliwości okazuje się, że ta płodność kobieca czasami jest mimo wszystko łatwiejsza do potencjalizacji, do regulacji, do odtworzenia na nowo niż płodność męska. No bo oczywiście z płodnością męską, czy oczywiście, no po prostu zjawiska są bardzo niepokojące. A mianowicie po prostu płodność męska no, jest niewątpliwie zjawiskiem nasilającym się, narastającym i trudno jest w wielu sytuacjach coś temu zaradzić. Dlatego między innymi, na przykład w przypadku naprotechnologii, chodzi o cały czas płodność wspólną, ale na przykład no, pewne są ograniczenia możliwości terapii niepłodności czy ograniczonej płodności męskiej, ale potencjalizujemy maksymalnie płodność żeńską. Tak, żeby wspólna płodność była na tym wyższym poziomie, żeby się im udało mimo wszystko począć. Oczywiście pamiętajmy, że płodność ludzka jest bardzo ograniczona. My jako instruktorzy, nauczyciele wiemy to doskonale, bo wielu ludzi takich, którzy by tutaj sobie siedzieli na zasadzie, no po prostu posłuchają sobie o płodności, to jest na pytanie, proszę Państwa, ale jaka jest szansa poczęcia? Mówią 100%, 80, 90, 50, ale nikt nie myśli, że to jest 25-30% i to tylko w oku płodności, który jest tak bardzo ograniczony. Tak? Pani doktor? Więc można powiedzieć, że nasza płodność jest w ogóle w pewien sposób ograniczona. My jako nauczyciele wiemy najlepiej, że cała grupa potencjalnych małżonków ze ograniczoną płodnością, jak nauczy się, kiedy jest ich czas płodności, kiedy jest ich czas najwyższej płodności, to dochodzi do, w końcu do poczęcia, bo oni po prostu nie mają czasu dla siebie i nie wiedzą tak naprawdę, kiedy powinni się spotkać. Już nie mówiąc o tym, że nie mają na to siły. Czasem tak bywa, właśnie teraz coraz częściej tak bywa. Ale pamiętajmy też, że ta płodność jest bardzo krucha i labilna. I tutaj no, przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na fakt różnego rodzaju zagrożeń, o których jeszcze dwa słowa będę mówić za chwilę, a
wymagają okresu dojrzewania i ewentualnie również naszej interwencji lekarskiej, która nie zawsze jest uzasadniona. Jeszcze o tym będę mówić. Chciałam tylko powiedzieć, że oś podwórzowo-przyrodkowo-jajnikowa dojrzewa bardzo długo. To jest wiek 19-21 lat. A więc jest to czas bardzo delikatnej, dużej wrażliwości tej osi. Na nią wpływa oczywiście cała masa różnych czynników. Same doskonale sobie zdajemy sprawę, że jako kobiety już dojrzałe i tak czy stres, czy jakaś podróż, czy jakikolwiek jakiś niecodzienny wypadek często powoduje przesunięcia w cyklu. A co dopiero, kiedy ta płodność się dopiero kształtuje, kiedy ona dojrzewa. I tutaj ta labilność i kruchość jest bardzo istotna, nie mówiąc o tym, że w ogóle płodność jest labilna i krucha, bo z jednej strony jest ogromna szczodrość płodności męskiej, w końcu to są te miliony plemników, z drugiej strony komórka jajowa, która jest jedynie zdolna do zapłodnienia w ciągu 12 godzin, żyje tylko 12 godzin, 24 godziny i tylko dzięki obecności śluzu płodnego i możliwości przeżywalności plemników ta płodność rozciąga się na to okno płodność, ale naprawdę jest to taki w sumie bardzo krótki czas. No jest szczodra. Są osoby, które odnajdywane są dziećmi w sposób niezwykły i bardzo łatwy. No i oczywiście są tacy, którzy tej płodności niestety nie mają takiej, jaką by chcieli. Jest nierozdzielna seksualnością i to jest taki bardzo poważny problem społeczny, bo to właśnie leży u podstaw deprecjacji według mnie płodności. To jest po prostu rozdzielenie miłości małżeńskiej od seksualności. Seks tak, płodność nie. I to jest taka sytuacja, która właśnie leży u podstaw między innymi kryzysu, moim zdaniem, rodzinnego, małżeńskiego. Oczywiście afirmująca. Byłam bardzo zbudowana między innymi wykładami w czasie nauki do tego, aby stać się konsultantem medycznym nanotechnologii, tak zwanym SPICE-em, ale my jako instruktorzy innych metod rozpoznawania płodności również pracujemy nad czym? Nad rozwojem więzi małżeńskiej, nad pracą nad więzią, bo to, że pomagamy rozpoznawać płodność, no to jest coś takiego, można ktoś powiedzieć, bardzo po prostu mechanicznego. To jest po prostu, gdzie rozstawić klocki, żeby taki czy taki wynik, prawda, żeby zbudować taką czy inną budowę. Ale nam chodzi też o budowanie więzi. To jest właściwie bardzo istotne i bardzo zasadne. I tam na przykład w nanotechnologii ten element jest niezwykle rozbudowany, ale u nas również, ja nie chciałabym tutaj nas deprecjonować znowu, natomiast tam jest to właśnie pod takim akronimem SPICE, czyli po prostu ta więź w rozumieniu i duchowym, i intelektualnym, i emocjonalnym, i fizycznym. Chodzi tutaj o takie rozróżnienie dotyku pożądania od dotyku afirmującego. No i właśnie o zwrócenie uwagi, że ta seksualność nasza powinna wychodzić z głowy bardziej niż, że tak powiem, z narządów płciowych, tak? Bo jakby jest rzeczą oczywistą, że narządy służą takim czy innym celom, natomiast po to mamy głowę i po to mamy, że tak powiem, ośrodki różnego rodzaju zarządzania, żeby właśnie kierować się naszym postępowaniem. No i wreszcie czysta. To jest jeszcze kolejny bardzo poważny problem, którego szczególnie my dotykamy, prawda? W ogóle na przykład, jak uczyć i kogo uczyć metod rozpoznawania płodności? Czy możemy uczyć na przykład młodą dziewczynę, która jest już w wieku powiedzmy 20-20 kilku lat, jest nastawiona bardzo ekologicznie do życia, nie chce się między innymi faszerować antykoncepcją, ale uczy się PPL tylko i wyłącznie po to, żeby współżyć ze swoim partnerem, nie mężem. Prawda? Tu jest duży też problem, jaka powinna być przyjęta nasza postawa wobec tego typu klientów, pacjentów. No i pozwoliłam sobie zwrócić uwagę, ponieważ wpadła w moją rękę książka, która w pewien sposób wyjaśniła mi. Ja do tej pory powiem szczerze, wciąż jestem w pewien sposób w tej dziedzinie jakimś samoukiem. Po prostu uczę się to przez doświadczenie, poprzez pracę na pewno,
ale być może nie jestem na pewno tak wyedukowana jak Państwo, bo ja, no, jak Państwo może wiecie, albo nie, do tego, co reprezentuję, czy co mówię, przede wszystkim doszłam przez mimo wszystko medycynę, poprzez osobę dr Hanny Koszczyńskiej, która najpierw uczyła mnie metody angielskiej, potem zachęciła do wykładów w czasie kursów i w końcu tam się zaczęłam angażować w te działania. No i tak naprawdę, no może też z wiekiem, wielu mechanizmów do końca nie rozumiałam. Teraz widzę, że tak naprawdę no, jest pewien mechanizm bardzo intensywnej pracy, aby rozłożyć to wszystko, co wartościowe, co cenne, co szlachetne. I między innymi bardzo takim poważnym zagrożeniem stał się ruch feministyczny, który wydawałby się bardzo pozytywnym zjawiskiem, jeśli chodzi o sufrażystki. To jest przełom właściwie XIX-XX wieku. Musimy sobie uzmysłowić, to było tak niedawno. Kobiety rzeczywiście nie miały ważnego miejsca w ogóle w społeczeństwie. Przypomnijmy sobie Marię Kielić-Skłodowską, która była jedną z pierwszych kobiet, które studiowały na Sorbonie. Po prostu kobieta była tylko i wyłącznie do rodzenia dzieci, sprzątania, gotowania, no zajmowania się wspaniałymi rzeczami, ale przecież mamy też różne ambicje. Wobec tego ta pozycja kobiety, no oczywiście też nie mogła pracować tak, jakby chciała, nie mogła się realizować, no, nie mogła się kształcić, tak? I właściwie wydawało się, że ten ruch był bardzo pozytywny, ale w pewnym momencie on przybrał bardzo niepokojące rozmiary, które doprowadziły nas do tego, co mamy na dzisiaj. Do negacji seksualności, do takim pozytywnym słowa znaczeniu, do negacji roli kobiety jako żony, jako matki, do praw, do własnego ciała i decyzji. A więc musimy sobie zdawać sprawę, że to jest jedna z zjawisk, która właśnie tutaj Margaret Sanger, Emma Goldman, Maria Steps w Anglii doprowadziła do ogromnej rewolucji obyczajowej. Do po prostu ogromnych przemian, które tak z jednej strony miały pozytywne jakieś podstawy i idee, ale zostały bardzo w pewnym momencie wykrzywione, postawione w tak zwanym krzywym zwierciadle i bardzo wypatrzone, które właściwie doprowadziły do takiego wyzwolenia w negatywnym tego słowa znaczeniu, rozebrania więzi małżeńskich, właśnie tej miłości, seksualności, godności. No i tak to, niestety wygląda dzisiaj. Rewolucja kulturowa, to jest 68 rok, to są między innymi Stany Zjednoczone i to jest ten bunt młodzieży kwiatów, który do czego doprowadził? No właśnie do takiej bardzo dużej promocji związków wolnych. Ci ludzie często narkotyzowali się, słuchali bardzo głośnej i takiej, można powiedzieć, przebojowej muzyki, która też ich w jakiś sposób zachęcała do podejmowania w tym okresie jeszcze, kiedy to byli z reguły ludzie wolnych zmian, znaczy po prostu nie jeszcze ani żony, ani mężowie, czyli jeszcze w tym okresie przedmałżeńskim do podejmowania pierwszych kontaktów seksualnych. Pojawiały się ciąże niechciane, pojawiała się, ale wobec tego myśl o ewentualnym usunięciu i to takim nielegalnym, bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych no, te ruchy stały się podstawą do wprowadzenia w 1973 roku zgody na aborcję do ostatniej chwili. Proszę Państwa, możemy w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj przerwać ciążę na dzień lub dniu terminu porodu. To trwa do dzisiaj. Rewolucja seksualna, oczywiście pierwsza pigułka antykoncepcyjna. Znowu to tak naprawdę John Rock i właśnie Margaret Sanger, ona zmarła w 66 roku, to była taka zmowa. Z jednej strony to było coś niby pozytywnego, płodność zabija kobiety, to znowu wrócimy do historii medycyny i uświadomimy sobie, że to, co tutaj mówiła profesor Ryś o tym, że te kobietki, te położne chodziły z prosektorium i zaraz szły do porodów albo badały położnicę, to jest prawda, to znaczy, że po prostu wśród kobiet była wielka płodność i rodziny wielodzietne, ale była też wysoka śmiertelność związana z rodnością. I to było w cudzysłowie jakieś tam przekleństwo, tak? To znaczy wiele kobiet nie mogło traktować ciąży w pełni tego słowa znaczeniu jako fizjologii, bo bały się śmierci. No, to jest oczywiste, że no, nie było aż tak wielu rozwiązań medycznych, które by tak bardzo ułatwiały w tej chwili bezpieczny poród.
Ale ta pigułka, no niestety, jak się okazało, nie doprowadziła tak naprawdę do pogłębienia więzi, do poprawy relacji. Co się okazuje? Że małżeństwa się rozpadają, że zwiększa się odsetek rozwodów, że wiele jest ciąż młodocianych, że wzrasta odsetek chorób przenoszonych drogą płciową, że wzrasta problem przedwczesnej inicjacji seksualnej. To wszystko, proszę Państwa, jest skutkiem takiej prostej rzeczy, takiej, jak się wydawało, niewinnej. Nie mówiąc jeszcze o innych kwestiach dotyczących stosowania antykoncepcji, teraz nie tylko antykoncepcyjnych, ale również poza antykoncepcyjnych. Jeszcze chwilę, za chwileczkę do tego wrócimy. I wreszcie rewolucja erotyczna, o której jeszcze za chwilę mówię. A więc zobaczmy. Płodność jako źródło ucisku. Feminizm w pewien sposób zaczyna widzieć w płodności źródło ucisku. To jest wyzwolenie kobiety z niewolnictwa reprodukcji. Kobieta winna mieć prawo do swego ciała i seksualności. Z jednej strony ktoś powie, no super, no wspaniałe, no właściwie bardzo dobre, służące wreszcie kobiecie ku wyzwoleniu, ale wiemy, jakie są tego skutki i jak to jest pejoratywne znaczenie takich właśnie haseł. To jest odwołanie się do argumentu przelotnienia, który wiemy, że absolutnie nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, nie ma, do ochrony środowiska, które również jest absolutnym pomieszczeniem, bo chodziło m.in. o to, że im więcej ludzi, tym większe zanieczyszczenie środowiska, więc niszczymy, prawda, naszą rzeczywistość. Oczywiście to jest kolejna bzdura, bo ani nie ma przeludnienia, natomiast ochrona środowiska trzeba położyć zupełnie w innym miejscu, bo zdajemy sobie sprawę, skąd m.in. jest problem niepłodności. W zanieczyszczeniu środowiska, ale m.in. właśnie hormonami, pestycydami, które są bardzo szeroką ręką stosowane. I takie, że nie ma już miejsca na ziemi, gdzie po prostu możemy było oddychać prawdziwie świeżym powietrzem i pić prawdziwie świeżą wodę. Wreszcie bezpieczeństwo, to jest tak zwana bezpieczna aborcja. I postawienie dwóch przeciwstawnych zjawisk koło siebie. To jest bezpieczna aborcja, a z drugiej strony bezpieczne macierzyństwo. To jest po prostu takie pomieszanie pojęć, które sobie po prostu dopiero w sumie niedawno uświadomiłam, że w pewien sposób no, jesteśmy ofiarami ogromnego medialnego nacisku, bo te środowiska, one, że tak powiem, istnieją w wielu różnych dziedzinach, oczywiście bardzo silne w medycynie, ale oczywiście w ekonomii, w gospodarce, w wielu różnych przestrzeniach, w których my żyjemy i po prostu słyszymy z różnych stron, z jednej strony hasła bardzo pozytywne, które są gdzieś tam przeplecione hasłami zupełnie, które leżą u podstaw po prostu cywilizacji śmierci. No to prawo wyboru jest bardzo ważne. Kłamstwa Alfreda Kinseya. Wiecie coś na ten temat? No właśnie, to jest coś bardzo niepokojącego, o czym kiedyś słyszałam, do końca nie wiedziałam, o co chodzi tak naprawdę. On między innymi przysporzył bardzo, bardzo wiele złego rozumieniu seksualności, ponieważ badania wykonywał na osobach, które były już a priori osobami o nieprawidłowej osobowości, skłonnymi do dewiacyjnych zachowań, również w sferze seksualnej. Zobaczcie, hasło, jedynym nienaturalnym aktem seksualnym jest ten, który to nie może dokonać. Wszystkie akty seksualne są dobre, pod warunkiem, że sprawiają przyjemność osobom biorącym w nich udział. To są hasła, które ja słyszę czasami przypadkowo z eteru, z radia, jako poradnictwo seksuologa. Na pytania różnego rodzaju, które kierowane są na przykład Radio Talk FM. Przypadkowo mi się udało kiedyś posłuchać takiej audycji. Chciałam usłyszeć też nawet z ciekawości, oczywiście nie zdrowej, tylko jako lekarz, ponieważ wiele słyszałam złego, ale nigdy konkretnie nie słyszałam żadnych takich audycji, ani nie byłam na górę w takim wykładzie. I słyszę dokładnie właśnie te hasła. Są tam pytania o seks w jakichś, nie wiem, kajdankach, w jakichś no, wyuzdanych pozycjach, jakaś totalna perwersja. Seksualny mówi tak, oczywiście, dokładnie. Jeżeli sprawia tą przyjemność, to jest super. To wyzwala, to relaksuje, to odpręża, to pomaga. Nie będę tego już przytaczać, bo to jest tak brudne, że nawet nie ma sensu. Po prostu chodzi o to, że ta negacja kontroli nad propagandami, widzicie Państwo, jako zagrożenie ludzkiej godności, to jest coś, co zostało w pewien sposób
na trwałe weszło między innymi w program edukacji, tak? Bo seksualnie mogę być ja na przykład, znaczy jako lekarz, położny ginekolog, moją podspecjalizacją może być seksualnie. Ja nawet się zastanawiam, czy tego nie zrobić, bo bardzo jest to potrzebne w poradnictwie, ale w pewien sposób obawiam się nawet wejścia w to środowisko, powiem szczerze, bo no jest, ale jest to na pewno bardzo potrzebne. Herbert Marcus, właśnie on był twórcą rewolucji erotycznej. Wolność to brak represji. Dziecko, zobaczcie Państwo, zaprzeczenie przyjemności, ponieważ represje powoduje represyjność z powodu odpowiedzialności rodzicielskiej. Zupełne pomieszanie pojęć, tak? Totalna po prostu negacja wartości, jeszcze raz powtarzam, i wszystkiego tego, na czym właściwie zbudowana jest cywilizacja. Bo tak naprawdę tutaj przewijają się Sartre, tutaj się przewija nihilizm pełny, tu się przewijają ludzie, którzy tak naprawdę często kończyli w końcu swoje życie samobójstwem. Czyli to szczęśliwi ludzie, tworzyli takie teorie, dlatego one miały ogromny wpływ na to, co dzisiaj obserwujemy, ale wielu ludzi nie wie, do czego oni doszli. Po prostu do niczego się doszli. Doszli do braku sensu, totalnego wyobcowania, totalnego oczywiście wyrzucenia wszelkich wartości z Bogiem na czele, bo to jest ta asakralność oczywiście, to jest ten sekularyzm, który między innymi leży u podstaw tych wszystkich ruchów i po prostu zakończyli swoje życie w potwornym nieładzie. A więc globalna rewolucja kulturowa, która toczyła się od lat właściwie przełomu XIX-XX wieku i doprowadziła do lat 90. Zaraz zobaczymy do czego, ale między innymi spowodowała właśnie rozpad tradycyjnych wartości. Wprowadziła nowy język, który my też znamy. To jest ten konsensus, głosowanie większościowe. Na przykład, takie wybrałam, bo to cała masa jest takich, tak powiem, porównań. Kontrola ludności, prawa seksualne i reprodukcyjne. Życie ludzkie, życie we wszystkich formach. Rodzina, różne formy rodziny, to już wiemy, prawda, co się pod tym kryje. Bezpieczna aborcja, niechciana ciąża, bezpieczne macierzyństwo. I te hasła znajdują się gdzie? Proszę Państwa, to był przełom, 94 rok, Kair, to było, te, że tak powiem, oczywiście już było wiele więcej wcześniej różnego rodzaju takich spotkań. To była wielka konferencja międzynarodowa, która zgromadziła specjalistów z całego świata i która właśnie miała przekonać do podźwignięcia tego wszystkiego, co było budowane tak bardzo pieczołowicie przez wszystkie lata, do podźwignięcia tych w cudzysłowie wartości do najwyższych autorytetów, tak? Bo oczywiście to, co zostało tam ustalone na tych konferencjach, w tej chwili jest wprowadzane poprzez Światową Organizację Zdrowia, poprzez Unię Europejską i poprzez tak zwane cele milenijne, o których nie będę szeroko mówić, bo to nie w tym rzecz. Chciałam tylko po prostu to pokazać w takim sensie, że ja sama nie uświadamiałam sobie, jak to wszystko jest w sposób zaplanowane, jak poukładane i jak ogromnie niszczy to, co próbujemy budować. A więc między innymi tam próbowano i to właściwie w tej chwili jest w pełni szeroko, dobrze rozumiane, przekonać ludzi, że eksperci wiedzą lepiej. Zgadza się? Po prostu. Eksperci wszystko wiedzą lepiej. W związku z tym widzimy, jaka jest nasza rzeczywistość, prawda? Zdrowie, wprowadzono ten wspaniały termin zdrowie reprodukcyjne, prawda? A więc pełna sprzeczności definicja, gdzie znajdują się zarówno właśnie ta bezpieczna aborcja, jak i bezpieczne macierzyństwo. Gdzie sterylizacja obok płodności, gdzie aborcja obok macierzyństwa, gdzie zapłodnienie in vitro obok macierzyństwa również i tak dalej. A więc to jest po prostu rozerwanie formalnie związku pomiędzy aktywnością seksualną, małżeństwem, rodzicielstwem i przekreśleniem tych wszystkich wartości, które wydają się ponadczasowe. I 95 rok, teoria gender, oderwanie pojęć kobiecości, męskości od płci, zamach na antropologiczną strukturę mężczyzny jako ojca i męża i kobiety, tradycyjnie matki i żony, aseksualizacja. To są właściwie, tak mi się wydaje, oczywiście nie wszystkie, bo tutaj trzeba by na pewno większych autorytetów i mądrzejszych ode mnie, żeby to może lepiej Państwu przedstawić,
Ja chciałam tylko po prostu zwrócić uwagę, że w takiej rzeczywistości jesteśmy. I musimy tej rzeczywistości umieć postawić sprzeciw. A więc płodność jako zagrożenie. To, co właśnie powiedziałam Państwu, celem tych wszystkich działań było udostępnienie dobrej jakości usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego wszystkim jednostkom. I zagadnienia te zajmują centralne miejsce w programach ONZ, Unii Europejskiej i milenijnych celów rozwoju. A więc to są sytuacje, kiedy na przykład kobieta przychodzi po porodzie i oprócz tego, że jest badana, jest zaproponowana jej forma antykoncepcji. Konkretna. I część kobiet jest zupełnie zdruzgotana tym, co usłyszała od lekarza. A on działa w zgodzie z tym, co zostało przedstawione na takiej lub innej konferencji i jest standardem opieki medycznej. Tak? Tu chodzi o to, że z jednej strony tworzymy warunki bezpiecznego macierzyństwa, rodzicielstwa, porodów rodzinnych, a z drugiej strony nie można w jakiś sposób łączyć. Cały czas zastanawiałam się, dlaczego przez wiele lat, będąc na blisko porodów rodzinnych, karmienia piersią, nie mogę tego w jakiś sposób wpakować w promocję zdrowia. To znaczy czego? Promocji metod rozpoznawania płodności. Wszędzie próbowałam w jakimś aspekcie włączyć rozpoznawanie płodności jako tą taką właściwą drogę do poszanowania w ogóle ludzkiej godności, płodności tym i jakiejś afirmacji tej płodności i w ogóle po prostu prawidłowego rozwoju rodziny. Ale wszędzie mówiono nie. Dlatego, że po prostu jeszcze zmieści się poród rodzinny, jeszcze zmieści się promocja karmienia piersią, chociaż to jest już pewien problem. Ale już jeżeli chodzi o NPR, to on ma już od razu podłoże takie ideologiczne. Ja wyszłam ze środowiska, gdzie nie było tej ideologii tak naprawdę, tylko przede wszystkim z punktu widzenia zdrowia. Tak byłam jakby kształtowana, że patrzyłam zawsze na tą płodność jako właśnie ten element zdrowia. I tak chciałam bardzo, żeby, wciąż mam wielką nadzieję, że tak się w końcu stanie, że tak się będzie dziać powoli, żeby po prostu w pewien sposób tworzyć różnego rodzaju właśnie standardy metod planowania rodziny na przykład w właśnie takim rozumieniu również traktowania płodności albo przede wszystkim traktowania płodności jako elementu zdrowia i pokazania, że płodności można się nauczyć, że człowiek ma i może mieć świadomość własnej płodności i że może tym się kierować i może być bardzo szczęśliwy. A więc po prostu właściwie to jest to takie starcie się tych dwóch cywilizacji, życia i śmierci, kontroli płodności i ochrony płodności, troski o płodność. To jest przełom, który dokonał się, wydaje mi się, w takim aspekcie, że nanotechnologia, chociaż na pewno w dużej mierze, nie jest aż taką niezwykłą nowatorskością i wydaje mi się, jako już prawie 20 lat jestem w ruchu metod rozpoznawania płodności, obecnie prezesem, instruktorem, że wiele tych elementów bardzo podobnych i ona jest budowana na modelu Creightona, który właściwie, przecież wiemy w końcu, że to wszystko wywodzi się z jednego pnia, z jednego źródła, prawda? Natomiast ta nowatorskość polegała i polega na tym, że zaczęto mówić o naprotechnologii w środowiskach medycznych. To znaczy model Creightona stał się wytrychem do środowisk medycznych i do popatrzenia na model Creightona i na protechnologię jako jakieś zagrożenie dotychczasowo przyjętego standardu postępowania w takich lub innych sytuacjach zdrowotnych. Do dziś, musimy sobie uświadomić, że Polska jest właściwie ewenementem. Polska jest jedynym krajem, który w sposób tak niezwykle entuzjastycznie otworzył się na naprotechnologię. To, że profesor Hitchers tyle razy tu przyjeżdżał, to, że będzie kolejny kurs we wrześniu w Łomiankach, to, że tych lekarzy i instruktorów się mnoży, to się wiąże właśnie z tym, że Polska jest mimo wszystko, na szczęście i chwała Bogu, krajem katolickim,
ma ogromne, rozwinięte poradnictwo rodzinne. Mamy przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń, które istnieją w ogóle na świecie, uczących wszystkich metod rozpoznawania płodności. I to no, leży u podstaw tego, że mieliśmy tyle odwagi, żeby stworzyć sekcję lekarzy ginekologów katolickich. Może nie jest to aż takie głośne, ale jest coś takiego, co jest ewenementem w świecie, bo niczego takiego nigdzie nie ma. I teraz to się stało wytrychem, dlatego że medycy, którzy zajmują się in vitro między innymi, czują pewne zagrożenie w tym, że zaczyna się mówić o naprotechnologii, że naprotechnologia przynosi owoce, a oni ich nie przynieśli. Naprotechnologia przynosi rozwiązanie, tłumaczy, dlaczego jest taki czy inny problem. Oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo to jest oczywiste, że tak się nie ułoży i nigdy tak nie będzie. Ale że w jakimś stopniu jest odpowiedzią, i to w dodatku odpowiedzią etyczną i odpowiedzią medyczną. Medyczną. Nie jest to znowu ideologiczne, oczywiście podstawy są, moralne, ale przede wszystkim jest tam po prostu prawdziwa, nowoczesna medycyna. I to się stało dla nas w pewien sposób bardzo windującym czynnikiem, afirmującym zawód czy zajęcie, jakim jest bycie czy doradcą rodzinnym, czy instruktorem, czy nauczycielem w ogóle metod rozpoznawania płodności i kimś, kto pracuje w tej działce, bo do tej pory niestety ja no, uważam, że niestety nie macie Państwo, nie macie odpowiedniego statusu społecznego, który jest niezbędny, bo zobaczcie, bardzo duże starania były z naszej strony od wielu lat, żeby stworzyć zawód doradcy rodzinnego na takim wysokim statusie społecznym, na takim poziomie wysokim, takim jak na przykład jest obecnie międzynarodowy konsultant laktacyjny. Tylko że do tego potrzebne jest międzynarodowe gremium, tak? Uzyskanie odpowiedniej certyfikacji i okazuje się, że to jest wytrych do wielu miejsc na całym świecie. Konsultant taki możecie zrobić egzamin tu, a możecie pracować na całym świecie, tak? I jesteście bardzo potrzebni, uznani i okazuje się, że tam są właśnie też bardzo wielu ludzi niezwykle zaangażowanych oczywiście w budowę rodziny. Sami zresztą najczęściej to są kobiety, które mają kilkoro dzieci, które mają swoje doświadczenia w laktacji. Odwołuję się do tego, dlatego że laktacja wydaje mi się bardzo bliska tego, czym się zajmujemy również my, prawda? Bo to jest jakaś taka ciągłość ekologiczna w pewien sposób, bardzo prawidłowa i bardzo zdrowa w utrzymaniu płodności. No i właśnie naprotechnologia użyła tego określenia fertility appreciation, czyli właściwie aprecjacja, afirmacja, docenienie płodności, prawda? Oni po prostu używają takich właśnie między innymi znaczków czy slajdów, żeby pokazać, że to jest edukacja, że to jest nowa technologia, że to jest docenienie. Oczywiście ten fertility care, czyli ochrona, prawda? Używają takich wyrazów, które w pewien sposób, zauważmy, wcześniej nie były w ogóle kojarzone z NPR-em. Właściwie oni celowo trochę skoczyli na trampolinę i odbili się od hasła NFP, czy naturalne metody, naturalne planowanie rodziny. Właściwie już takim wytrychem stały się FAM, czyli Fertility Awareness Method, czyli metody rozpoznawania płodności. Jeżeli Państwo powiecie, jestem nauczycielem metod rozpoznawania płodności, no to jest coś ciekawego. Jak powiedzieć, jestem nauczycielem naturalnego planowania rodziny, no to prawda od razu. Znaczy, no ja po prostu mówię tak, jak widzę taką rzeczywistość. Nie wiem, żeby negować czy krytykować, tylko żeby pokazać, w jaki sposób próbowano i właściwie wydaje się, że z sukcesem też zareklamować, dodać wartości temu, co, na czym cały czas wszyscy mówimy. Dlatego po prostu stoimy właśnie w takim czasie przełomu, zdecydowanie. I przełomu bardzo pozytywnego, przełomu takiego, że naprawdę młodzi ludzie, to co ja obserwuję w chwili obecnej, są bardzo otwarci na tą tematykę, na tematykę troski o płodność i możemy powiedzieć im, poczekajcie, zobaczcie, co proponuje wam klasyczna medycyna, na przykład mówię tu o medykach, mówię tu o położnych, pielęgniarkach, ponieważ Polskie Stowarzyszenie ma w tej chwili no, duży sukces w promocji właśnie kształcenia na Wydziale Lekarskim i na Wydziale Położnictwa i Ginekologii
na WUM-ie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale w tej chwili, proszę Państwa, również w Gdańsku coś takiego się otwiera, we Wrocławiu najprawdopodobniej, w Bydgoszczy. Zaczyna się bardzo naprawdę taki aktywność duża i zainteresowanie tą troską o płodność, ponieważ ci młodzi ludzie przede wszystkim dostrzegają, że istnieje nie w Polsce, tylko w ogóle problem niepłodności. I my proponujemy im edukację, jak zapobiegać niepłodności, jak ją leczyć, jak ją traktować, jak na nią spojrzeć, jakie są źródła. Więc stajemy się jakby w tym momencie bardzo atrakcyjnym towarem, tak? Po prostu możemy zaproponować coś bardzo ciekawego. Teraz jest ważne, żeby ich nie zawieść, żeby im dać bardzo profesjonalną, dobrą wiedzę, która spowoduje, że zaczyna rosnąć nowe pokolenie, które po prostu przestanie myśleć o płodności jako przekleństwie, o płodności jako o chorobie. Zacznie traktować płodność w sposób właściwy. Te zjawiska, o których powiedzieliśmy, to będzie trudno zobaczyć tutaj. To jest z książki profesora Hedgersa. Książkę, którą napisał, która jest jakby no taką księgą jego życia, to jest medyczne i chirurgiczne doświadczenie na protechnologii, waży to 7 kilo, to ta książka w swoim wstępnym rozdziale mówi o tak zwanym efekcie domino. O tym, o czym przed chwilką też w jakiejś części mówiliśmy. To znaczy on już jako w sobie młody lekarz dostrzegał, że po prostu w pewnym momencie pewne zjawiska łączą się ze sobą. Właśnie no jest ten efekt domino, po prostu kładą się jedne na drugie, popychają po prostu, prowadząc do tego rozkładu rodziny. W Stanach Zjednoczonych oczywiście, bo tutaj chodziło o to, że ta tradycyjna amerykańska rodzina nagle po prostu ulega rozpadowi. Nagle młodzież zaczyna brać narkotyki, zaczyna wyjeżdżać na jakieś obozy, gdzie podejmuje przedwczesną inicjację seksualną. Pojawiają się pierwsze dzieci ze związków pozamałżeńskich. Oczywiście to nie znaczy, że przez lata nigdy takich nie było, ale jest jakaś ogromna, że tak powiem, eskalacja tych problemów. Pojawiają się przemoc w rodzinie, pojawiają się problemy aborcji, ilość rozwodów, samobójstw również. To jest ten efekt domino, on jest bardzo pięknie przedstawiony. To po prostu właśnie ten efekt jest spowodowany przez te zjawiska społeczne, o których mówiliśmy w tej właśnie globalizacji kulturowej. No i chcę tylko przypomnieć, żebyśmy po prostu się nie wstydzili. Nie musimy koniecznie myśleć tylko o tym, że nie mamy w ogóle